Wiele osób pod poprzednimi odcinkami zastanawiało się mocno, jaki mikrofon posiadam, ponieważ według nich moje audio w odcinkach jest naprawdę dobre. Z racji tego, że będzie ono niedługo ulepszane, to postanowiłem wyjść Wam naprzeciw i zrobić swego rodzaju recenzję, w której głównie zopiniuję ten mikrofon, który używałem do tej pory. Tak więc zapraszam Was na odcinek na temat Reloopa S-Podcastera, czyli mojego mikrofonu, którego używam właśnie teraz. Zacznijmy od krótkiej historii. Otóż Reloop S-Podcaster jest to rebrand mikrofonu Sin 7 M-Pod, który był bardzo rozchwytywany w latach 2010-12 przez wszelakich youtuberów, gameplayerów. 2012 to było 6 lat temu. 6 lat temu, kiedy YouTube był oblegany przez Minecrafta. Pamiętacie te czasy? Reloop S-Podcaster jest to mikrofon najtańszy z rodziny S-Pod, ponieważ mamy jeszcze Reloopa S-Poda, a także S-Poda Pro. I głównie różnią się one tym, że posiadają wyjście słuchawkowe, a także zmianę kierunkowości mikrofonu. Reloopa S-Podcastera kupiłem w 2014 roku za cenę 240 zł, a to był czas, kiedy zazwyczaj kupowało się albo S-Podcastera, albo Snowballa, albo Samsona Go Mic'a, który w tamtym okresie nowy kosztował 120 zł, gdzie teraz, choć nie było żadnej reedycji, kosztuje ponad 200 i do tej pory nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało. Jeżeli chodzi o szybką specyfikację, jest to oczywiście mikrofon pojemnościowy zasilany z USB. Posiada on zakres częstotliwości od 50 Hz do 18 kHz, a także stosunek dźwięku do szumu na poziomie minus 59 dB. Jeżeli chodzi o obudowę, to jest ona głównie złożona z plastiku, ale mamy tutaj także metalowy grill, którego zadaniem jest rozpraszanie spółgłosek wybuchowych. Ale jeżeli usłyszymy takie py czy by, to stwierdzimy, że raczej on sobie słabo radzi, dlatego też potrzebujemy popfiltra i nawet najtańszy popfiltr da sobie tutaj z pewnością radę, jak zresztą możecie usłyszeć po spółgłoskach py czy by. Następnie mamy charakterystykę. Charakterystykę ten mikrofon ma kardioidealną, czyli po prostu zbiera tylko i wyłącznie dźwięk ze swojego przodu. Jeżeli zacznę go obracać na bok, to dźwięk będzie brzmiał mniej więcej tak, a jeżeli obrócę go o 180 stopni, to będzie brzmiał mniej więcej tak. Teraz powróćmy do normalnej pozycji, żeby usłyszeć, jak to wszystko się zmienia. Przechodząc dalej, mamy tak zwany proximity effect, czyli tak zwany efekt zbliżenia. Jeżeli teraz zbliżę się do mikrofonu, to brzmi on mniej więcej tak, ale z racji tego, że to jest mikrofon pojemnościowy, to trzeba na ten efekt uważać. No i teraz przechodząc ostatecznie do mojej opinii, użytkowałem ten mikrofon niecałe 4 lata i trzeba sobie szczerze powiedzieć, że jestem z niego naprawdę zadowolony. Jeżeli chodzi o nagrywanie głosu, czy też szeptu, on sprawia, że ten dźwięk jest jakby właśnie taki pełniejszy, bardziej wybrzmiały, nadaje mu takiej bardzo ciekawej charakterystyki brzmieniowej, dzięki czemu naprawdę chce się tego słuchać. I jeżeli chodzi o to, to trzeba powiedzieć sobie szczerze, że nie dziwię się temu, że Reloop sygnuje ten mikrofon jako profesjonalny mikrofon do podcastów, ponieważ w podcastach jest tylko rozmowa osoby. Jeżeli mamy tutaj na przykład emocje, krzyku czy płaczu, nagrywanie wokalu czy też instrumentów, to szczerze ten mikrofon do tego się nie nadaje. W przypadku wyższych tonów sprawia on, że góra sybiluje, przez to czasem zaczyna nawet trzaskać i trzeszczeć. Dlatego też jeżeli chcecie robić coś innego poza nagrywaniem głosu, to jak najbardziej tego mikrofonu nie polecam. Ale jeżeli jesteś let's playerem, chcesz pogadać na Discordzie czy też na przykład nagrywać audiobooki, to jak najbardziej ten mikrofon jest dla ciebie i spokojnie może on rywalizować nadal z mikrofonami typu Superlux E205U czy też Novox NC1. Dlatego też, jeżeli posiadacie około 200 zł, to jak najbardziej ten mikrofon do kupna Wam polecam. Jeżeli chodzi o ten mikrofon, to tyle ode mnie. Przepraszam jeszcze raz za moją systematyczność. Otóż nie wiem, czy wiecie, ale za 2 tygodnie będę pisał matury, dlatego też muszę poprawić ostatnie rzeczy w szkole, dlatego też muszę sobie wziąć minimalny urlop jeszcze od YouTube'a, ale spokojnie, w połowie maja już wracam. A jeżeli chodzi o socialki, to trzeba sobie tutaj jeszcze powiedzieć, że uciekam ze Snapchata, ponieważ ich aplikacja przestała mi kompletnie działać i nie mam jak wrzucać snapów, tak więc wszystko przenosimy na Instagrama, a także Instastory.
Jeszcze jedna rzecz. Jestem wideorecenzentem od niedawnego czasu na kanale hardpc.pl i pierwszy odcinek Snap Jukebox, rodzina głośników Bluetooth, już pojawiła się na ich kanale, tak więc jeżeli chcecie ją obejrzeć, to jak najbardziej na ten kanał Was zapraszam. I to tyle ode mnie, widzimy się przy okazji kolejnych odcinków. Trzymajcie się i na razie. I od razu przepraszam za ewentualną gumę, którą było słychać w tle. O nie, aparat przegrzany, pozwolę mu ostygnąć. Nie pozwolę mu ostygnąć.